Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w drugim odcinku z Multis Farminga 2013 na mapie Vogelsberg 2013. Dzisiaj taki chilloutowy odcineczek, użyjemy sobie pole z Matem. Siemanko Mat. Siemka. Niestety nie ma Huśka, bo Husiek jest bardzo zapracowany i nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję nagraniową. W związku z tym bardzo was, drodzy widzowie, przepraszam i obiecuję, że na następnym odcinku już się pojawi. I jak już nie mamy specjalnych planów na dzisiaj, po prostu sobie gramy, chillaucik, orzemy pole i coś tam sobie sklecimy, nagramy. Mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie, jakieś sceny wycięte i tak dalej. Tutaj pięknie wygląda mod orki. Traktor super pochylony. Szkoda tylko, że nie ma fizycznie tej bruzdy. To pole jest dość duże, więc z Matem ogarniamy to od dwóch stron, żeby szybciej szło. Tam Mat większość pola ogarnął już. Ja dopiero zacząłem, bo miałem problemy z netem i w ogóle nie szło grać i w ogóle ping miałem kosmiczny, więc musiałem pewne resety przeprowadzić. Ale już jest ok i mam nadzieję, że nie będzie żadnych figli teraz. No ja mam teraz problemy z pingiem, bo ciągle mi go podbija do góry, nie wiadomo czemu. Samo mi podnosi. O, widzicie? Ze mnie przeszło na Mata. Internet w Polsce bywa brutalny. Wrócimy pługi. Oramy na dwa pługi siedmioskibowe. Rafał jeździ klasem Axionem, a ja John Deere'em 6150. To jest, kurczę, twój John Deere i nikt nie ma prawa go tykać. Tak. Mi się fajnie tym klasem pracuje. Nie, ja powiem ci, że ja lubię tego John Deere'a. A w ogóle... Przypadł do gustu. Ten klas jest dziwny, bo na multi działa super, a jak go kupuję na singlu, to mi całą grę crashuje. Także nie wiem, to jest coś dziwnego. A może ktoś z was wie, czemu takie problemy występują, bo szczerze mówiąc ciekaw jestem. Jak coś, co działa super na multi, nie działa na singlu, jak już to powinno być odwrotnie? No właśnie, i tak dzisiaj parę modów działało, co ci mówiłem wcześniej, że crashowało po prostu, albo zacinało grę nieruchomo w miejscu i tylko malutkie, tak jakbym miał ostre lagi, takie, no nie wiem, tak jakbym na starym, takim starym komputerze ledwo co ciągnącym LS-a grał, albo no nie wiem. Jest tych modów, kurczę, naźgane z tymi skryptami różnymi, a potem nikt nie potrafi tego dobrze zoptymalizować i wychodzą różne cyrki. Za kod się powinny brać osoby w miarę doświadczone, a nie jacyś początkujący pakują nie wiadomo ile skryptów i później grać nie idzie, bo cudawianki się dzieją. Ślicznie to wygląda. I te dźwięki... No, kurde, co jest z tym bugiem? Co tam się dzieje? No podbija mi co sekundę do góry. Z automatu? No, co ujadę, no... Przejechałem kawałeczek do... Ej, weź, wyjdź i ten, ogarnę to? Z ciekawości. No tak, tylko go nie włączę teraz. Włączony masz. Nie włączony. Włączony. Ładnie słyszę go w ogóle. Nie ma dźwięku. No widzisz? I podbija co sekundę. What the fuck? Dźwięku traktora w ogóle nie mam. No dzisiaj taki odcineczek z problemami. No. Kurczę, najpierw nagrać w ogóle nie mogłem. No w ogóle nagrywamy to późno w nocy. No, dość późno, także ja tak bez żadnych szaleństw w ogóle, bo nie... Przynajmniej ja nie chcę nikogo w domu zbytnio pobudzić i rozdrażnić. No jest 23:26. No, ale u mnie to ten... Lubią dość wcześnie chodzić spać. No, widzisz, i podbiło. What the...
weź tu tak niczym sioraj. No. What the fuck? No what the fuck? Ej, chyba wiem. No. Ten traktor jest za mały do tych pługów. No może. Popatrz kurde na proporcje. No w sumie. Tak, teraz zajumał mi klasa, ty radź sobie sam. Dzięki, Matt. Spok. Jakieś dziwne dźwięki słyszałem. Mamy jakiś inny... Kurde, nie ma nic więcej. No nie ma żadnego... W ogóle zobacz, jak z ruszaniem, on nie może ruszyć z tymi pługami. Jak ty chcesz nim orać? Człowieku. Jest ten jeszcze z turem. Jakbyś chciał. Ale tamte to tym bardziej. Malutkie takie. What the fuck? A ja bym turem go dociążył? Wątpię. Prędzej obciążnikiem. W ogóle czemu nie słyszeć dźwięków? Może ci się gra wyciszyła. No ale klasa słyszę. Dziwne. Pługi tu zostawię. No woda! Jak odłączyłem pługi, to nagle dźwięki się pojawiły. To jest zaczarowane. Mówiłem, dzisiaj odcinek problematyczny. Alicja w Krainie Czarów. Tak. Gdzie tu jakiś obciążnik jest, o ile jest w ogóle. Mamy jakieś obciążniki na farmie? Powinny być w tym ciągniczku z przyczepą. Jest. Tylko to jest ten, to jest 500 czy 1000? Nie wiem, czekaj, to jest chyba 125 ile. To nie wiem, czy to coś da w ogóle. Jeden to jest 600, a drugi, ten taki bardziej szarawy, to jest 1000. To jest 1000 chyba. Mam nadzieję, że to coś da. Oby. Ale wątpię, bo traktor jest, wydaje mi się, serio za mały do tych pługów. No wcześniej ten, jak swobodnie sobie grałem, to już trochę dawno temu, to miałem inny pług. A no właśnie, pewnie mniejszy jakiś. Piąteczkę chyba. No, a to jest 7, to jednak dwie skiby. Więcej. No. No nic, zobaczymy. I nie z tej strony jadę w ogóle. Powiem ci, że teraz taki gościu robi... Znaczy nie wiadomo, czy to wyjdzie. Coś tam na pewno wyjdzie, ale... Robi gościu taki skrypt, że normalnie będziesz mógł zakładać skiby do pługa. LOL! No, że podchodzisz i tam pisze ci... Zakupiłeś nowe skiby, koszt założenia to ileś tam. To jest zarąbiste. No. Albo kabinę tak założyć. Okej. Okay. No na razie jest okej. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale na razie jest cacy. Nawet głos teraz się nie skraszował, jak są pługi podpięte. To dobrze. Także jest cacy. No. Szkoda, że nie można podejrzeć na jakiejś statystyce, ile na przykład procent do zaorania zostało. No, tego akurat nie ma. No,
What the fuck? Tutaj w tym jednym miejscu tak podrzuca. No właśnie. Tak jakby była krzywa ziemia jakaś. Może to pole jest trefne? Może, może. Ej, no ja pojadę teraz tu na twojej stronie, a ty przejedź tym klasem i zobacz, jak to będzie wyglądało. Tylko tam dokończ. A to teraz będzie fajnie wyglądało, jeden traktor za drugim. Jak w amerykańskich farmach. O, w tych amerykańskich to ze trzy traktory ci orają. No, no kurczę, tutaj na tej... Jest to samo na tej stronie. Niedobrze. Dobra. Wiem jak tym regulować już, tak w miarę. Więc powinno być ok. Wow. Zaliczyłem dzwona ze słupem. Ale te słupy to są naprawdę... Musieli je takie przeciwpancerne dać? Nie widocznie musieli. Przecież nie widziałem na żadnej mapie, żeby inne słupy były. Niż właśnie takie niełamiące się. No ale daliby na przykład jakąś wartość, żeby to przenikać albo coś, cokolwiek. To jest wkurzające, jak się rypnie w taki słup, to się czasami można powiesić, jest kaput. A, no właśnie. Czasami nie ma nawet jak przejechać większym kombajnem. No. Bo każdy słupek się obijać. Trzeba polami zasuwać. A jeśli to ma być już ten, realistyczne, to ogarnąć jakoś animację na łamanie się słupów, a nie... No albo chociaż na przewrócenie. No. Kurde. Nie da. Nie mamy innych pługów, jakichś mniejszych. Możemy kupić. Ile hajsu masz? 105. Kup jakieś mniejsze, bo to nie ma sensu. Podjadę z nimi na farmę, a... Dobra, tam już kupiono. Czemu ich... Okej, trzeba obrócić, żeby je złożyć, tak? Tak. Okej. To te odprowadzę. Postawię tu na sąsiednim polu na razie, koło farmy. Nigdy ich chyba nie porwie. No chyba nie. Dobra, jadę po tamte pługi. Po jeden pług. No. No ale co się mówi, jak to? Pług jeden to w przypadku jednostki bufki, a tak to się pługi chyba mówi. Nie wiem. Kurde, jaka rozkmina. No. Zadanie dla widzów, jak się mówi. Właśnie. Prawdziwi rolnicy, jak się mówi na pługi? Odpowiadajcie w komentarzach. Pług czy pługi? Bo mi się wydaje, że pług to w przypadku jednostki bufki. A tak, to już pługi. Nie, mi się właśnie wydaje, że pług jako pług, że jeden pług. Jak na przykład masz drzwi, to nie mówisz drzew czy coś, tylko drzwi, jedna para drzwi. No drzwi drzwiami, ale pług no to jeden pług, a pługi no to kilka pługów. Nie wiem, kurde, może widzowie będą wiedzieli. No mi się przynajmniej tak zdaje. Zobaczymy, czy ja będzie racja. Albo jakąś ankietę na Facebooku ogarnę, jak nikt nie będzie wiedział. No. No naprawdę takie pierdołki. To są te standardowe jeszcze z podstawki. No to. Wszystkie są z podstawki pługi. No ale te na standardzie były. Przecież nimi orał. Ja? Tak.
Zabrałeś mi mojego klasa. No i co? Dobra, oddam. Dużo tam w ogóle zostało? Opłaci się tyle zachodu nad tym? No i tak jeszcze jedno pole. No tak, jeszcze jedno pole. 15 minut dopiero, więc jak się coś powycina, można ogarnąć coś. No to... Kurde, jakąś muzykę chilloutową trzeba będzie jeszcze dobrać do tego. Będzie fajny chilloutikowy odcineczek. Wszystko takie bum bum, a przyda się czasami takie odpoczynek, wyluzowanie. Jakąś okrężną drogą jadę, nie wiem czy dobrze. Zakładam, że dobrze. Okaże się. Co? Okaże się. No widzę cię już, także pług już rozłożę. Wolny trochę ten joyerek. No wolny, wolny, ale... Dobra, to co niedoorane takie pozostawało, to się zaś kultywatorem poprawi, dobra. No, pociągnie się i pójdzie. Okej. A, no i możemy takie pytanie zadać, co byście chcieli, żebyśmy posadzili. Właśnie. Żeby zawczasu. Zawczasu trzeba planować. Bo trzeba odpowiednio później ziemię pod to przygotować. No. Także ma się do wyboru. Co tam jest? Pszenica, jęczmień, rzepak? Kukurydza i ziemniaki i buraki. No właśnie, macie wybór, co byście chcieli. Co polecacie w ogóle do hodowli? Bum, 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 bum. What the f- To wygląda, by pługi były w górze u ciebie. No rzeczywiście. Ale u mnie są u dołu. Kochamy multi farmingu. No, miało być lepiej, a jest jak widać. Wszystko obiecanki, cacanki. Będzie to, będzie tamto, damy wam jeszcze i co innego. A jak wychodzi, każdy widzi. Producenci to już kurde w ogóle. Nic nie przywiązują uwagi do tego. Mieli tylko... być sąsiedzi. Nie ma. Miał być poprawiony multiplayer. No za bardzo to on poprawiony to nie jest. Nie wiem, ja się nie wypowiadam w tej sprawie, bo nie grałem w 11 na multi. No, pod względem optymalizacji, no to rzeczywiście jest lepiej. Ale pod względem wyszukiwania tych modów to katastrofa. Jak było, tak jest. Ale mody to można samemu także dobrać i wrzucić. No tak, a jak na przykład chcesz wejść na jakiś serwer i nie wiesz jaki. No ale masz w szczegółach, pisze ci jakiego brakuje. No tak, ale chodzi mi o to, że... jak to powiedzieć? Że tam masz ten kod. Nie zawsze po tym kodzie znajduje, a nie zawsze możesz w internecie znaleźć ten mod. Ale nazwę tak samo przecież pisze modu. No tak, ale nie zawsze ci wyszuka taki sam. Może czymś się różni, czy coś. Bo jest wiele takich, na przykład, no nie wiem, dajmy na to taka C360. Masz no tak. Różne rodzaje. I takie przeróbki, i takie śmaki i owaki. W ogóle jest tyle tych stron fanowskich. Ja nie mam nic przeciwko, ale moim zdaniem, jak na przykład pod multi, to powinno być oficjalna stronka i sortowanie tego wszystkiego i wybór najlepszych tych modyfikacji z każdego przedziału i nie byłoby później problemów. Bo masz kod, wklepujesz na oficjalnej stronce kod i ci wyszukuje. A tak, kurczę, tyle zachodu z tym. A no właśnie. Myślę, że to byłoby do ogarnięcia, tylko trochę chęci i czasu. Niby jest ta oficjalna strona farmingu. No jest, ale to jednak tam... Nie ma tyle tych modów.
No właśnie nie ma. Mało kto zresztą z tego korzysta, większość to tam z tych różnych fanowskich. To ty może jedź już na tamto pole, a ja tu popoprawiam. No dobra. Przyczę trzeba ogarnąć. Haha, nauczyłem się teraz po rolniczemu mówić. Widzowie mnie nauczyli. Czyli? Jak, co czyli? No czyli co trzeba ogarnąć? No na przykład ten... boczna orka to przycze. Aha. Takie rzeczy, terminy różne. I właśnie, i zaczyna mnie lagować. No właśnie słychać na Skype. Bez jaj. Kocham mój internet. Kocham po prostu. Maju 2015 przybywaj. A teraz jak mnie słychać? Bo tak no teraz normalnie. W grze jest w miarę okej. Ale kurczę, fajne jest, że jak się opuści te pługi i jest obciążenie, to od razu idzie większa moc silnika. No, to jest właśnie dzięki modowi orki. Tak szczerze, mi się wydaje, że ta gra bez modów by nie istniała. W sensie takim... Strasznie nudna by była. Strasznie nudna by była i taka schematyczna bardzo. No. A tak to przynajmniej masz swoje ulubione maszyny, robisz gospodarkę pod siebie i da się grać. Jak ja na przykład kocham te duże maszyny, no niby w grze też są to, ale jednak to nie to samo, nie? Tam po kilka z różnych marek, a na przykład jesteśmy fanami jednej czy drugiej marki. Ja na przykład uwielbiam klasy. No ja na przykład John Deere z tych dużych. A z tych małych, to nie wpaląc się, lubię Władimirce T25. Władimirce zawsze spoko. No. Ale w ogóle traktory nie do zdarcia. No nie, w każdej temperaturze ci odpali, chłodzone powietrzem. Nie do zdarcia. Może jedyny minus, że jak jest bardzo gorąco i dużo pracuje, to trzeba robić przerwy, żeby się nie zagotowało tam. Ale wiesz, no to nie jest jednak jakiś traktor do ekstremalnych zadań. No nie, to jest bardziej taki sadowniczy, bym powiedział. Do sadzenia ziemniaków się świetnie nadaje. No. Ma te wąskie koła. W sadzie też się bardzo dobrze nadaje. No. Tam jakaś mała orka czy coś, jakimiś pługami dwójkami też się zrobi. No dwójkę pociągnie, ale z trójką już będzie problem. Do trójki to 60 minimum. No. Kurde, coś mnie lewa słuchawka w ucho ciśnie. Ulol, 24 minuty odcinka, trzeba będzie powycinać. No, dokończymy to pole. W następnym odcinku przypuszczam, że będzie ten kultywowanie. Jak będzie husiek, to się go zagna do roboty. I będzie murzej pracował. Jak tego murzyna przysłowiowego będzie tak zapitalał, że aż będzie się kurzyć. No, on za karę, że mu teraz nie chciało się nagrywać. No właśnie. To już my z Matem się na nim odgryziemy. No, a zwłaszcza będziemy... Matt zrobi rewanż za pierwszy odcinek. My będziemy stać i się patrzeć, on będzie zasuwał wszystko. Kurde, pługami, czwórkami to nie robota. Jakiś mod na jakieś takie średnie pługi by się przydał, ale na przykład piątki jakieś. No przydałoby się. Kurde, no ja mnie ucho boli. Ale nie wyobrażam sobie let's playa bez tego. Bez słuchawek.
No nie, to by było niemożliwe kompletnie. Wszystkie odgłosy z otoczenia i tak dalej. Akurat mój GoMic ma takie funkcje, że mam go przy sobie, a głośniki mam z tyłu, to jak ustawię tam przesuwak, no to kompletnie nie zbiera odgłosów z tyłu. Nic, tylko z przodu. Także to jest fajne, ale jednak mimo wszystko na tych słuchawkach jest wygodniej przy let's playu. W ogóle jak się z kimś gra, jest wygodniej. No, założysz i gadasz. Nikt nie słyszy, o czym gadasz. No już niewiele zostało na szczęście. No na szczęście, bo już mi się tak ziewa, że... co chwilę prawie. Ja to jestem przyzwyczajony do długiego siedzenia. Należy do tych typów nocnych. Ja to w wakacje przeważnie długo siedzę. Przyznaj się, do której siedzisz? Powiem ci, że różnie. Zależy od pogody i w ogóle od zmęczenia. No i średnio? Średnio to gdzieś 22-23. To jest długie siedzenie? To jest średnie siedzenie. Długie siedzenie to 2-3. A potem o 6 wstawać. Do roboty. Przesuwać, no. Ty z miasta jesteś przecież? No tak, ale na wakacje wyjeżdżam, wiesz. Aha. O, zostanie mi ostatni przejazd. A ty ogarniaj już, jak tam dojedziesz, ogarniaj przyczę. Dobrze. Tutaj z tej strony mojej też możesz ogarnąć, aby dało radę. Ja już się zajmę. O, wow. Jak wjechałem, to twój klas aż zwolnił. Przeciążyłeś go? Nie. Będziesz płacił za naprawę. Będziesz płacił, ja cię nie popuszczę. Ja o twojego John Deere'ka tak dbam. Nie przeciążam go. Jeżdżę powoli. A ty tak mojego klasa traktujesz. Normalne użytkowanie. Ja ci dam normalne użytkowanie. Dobra, to już z tej strony ogarnę to przyczę, bo widzę, że tam poprawiasz jeszcze. No. Dawaj. Dobra, to ja już jadę na farmę. Okej. Ale mi rzuca tym traktorem teraz, wow. Jeszcze raz. 2. Znowu jakiś dziwny dźwięk. A może to na Originie ktoś się do mnie dobija? Może. Bo taki jakiś mi się właśnie ten dźwięk wydaje jak originowski. Pozdrawiamy kogoś, kto się do mnie dobija i nie wiem kto. Ej, kurde, mam jakieś takie dziwne wrażenie, niby jadę te 45 na godzinę, a te obroty silnika jakby wskazywały na jakieś 20-25, takie trochę niezgrane według mnie. No. Ale tak to już jest. Nie ma rzeczy idealnych. A jak puszczę gaz, to nagle jakby na jakieś duże obroty wchodził. Gdzie, szefie, parkujemy? No nie wiem, ja zaparkowałem tam. Obok nich postawi, dobra. Tu traktorek pod drzewkiem postawiłem. Żeby się schłodził. No. Okej. Traktorkiem. A też tu skoczę. Ok. Dobra, a wyłącz go. Ok,
Okej, wyjdź i może w jakiejś oryginalnej scenerii się pożegnamy. Dawaj. O, dawaj Matt. Okej, więc w tej niesamowitej scenerii, gdzie nogi Matta wchodzą do połowy kabiny. Też. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że film wam się spodobał. Taki chillaucik spokojny. W nocy obecnie mamy północ, że jest spoko. Lajkujcie, jeśli film wam się spodobał, komentujcie, odpowiadajcie na nasze pytania, które wam zadaliśmy. Subskrybujcie, jeśli podoba wam się mój content. Dzięki Matt za wspólne nagranie. To by było na tyle. Pa, pa. Trzymajcie się, cześć.